Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat Matka i Dziecko w Kościele i Demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam przy tej okazji księdza doktora Zbigniewa... Zenona Hanasa Palotyna. Mamy nadzieję, że za miesiąc gdzieś nam się uda, myślę, że tak, spotkać, bo planowaliśmy też jego obecność. Księże profesorze, matka i dziecko to temat z jednej strony wdzięczny, ale z drugiej strony też myślimy, czy to, co przeżywamy dziś w świecie, czy to sprzyja temu, by ta kondycja matki, tym samym dziecka, tego najbardziej wrażliwego, tej najbardziej wrażliwej osoby, mogła właściwie funkcjonować w świecie. Kościół cały czas zwraca na to uwagę, cały czas jak gdyby mówi nam o tej odpowiedzialności, o tym, żebyśmy dojrzewali do właściwego spojrzenia na zadania matki, ojca, no i tą obecność dziecka w świecie. Teraz też te motywy mamy za sobą, już Dzień Mamy, przed nami Dzień Dziecka. Tak, myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby się nad tą jedyną, niepowtarzalną relacją dwojga ludzi pochylić, czy spojrzeć trochę oczami matki na dziecko, ale też trochę oczami dziecka na matkę. I tak się wspaniale składa, myślę, że to nie jest przypadek, że te dwa święta są tak blisko siebie, Dzień Matki i Dzień Dziecka, bo trudno sobie wyobrazić, żeby najpierw czcić matkę na początku roku, a na końcu dopiero dojść do dziecka. Myślę, że ta bliskość tych dni skłania do pewnych przemyśleń. Pokazuje przede wszystkim to, co jest zgodne z naturą, czyli ta relacja matki z dzieckiem to jest nie tylko poród, to jest nie tylko opieka i wychowanie, ale to przede wszystkim jest relacja najbliższa, w jakiej może znaleźć się człowiek. I myślę, że dając życie Bóg każdemu z nas przez to niejako pośrednictwo rodziców, pokazuje, że to, co nas łączy z rodzicami, a szczególnie z matką, której ciało jest dla dziecka przez 9 miesięcy domem, to pozwala człowiekowi odkryć to, kim jest. Przede wszystkim odkryć, jakim jest człowiekiem, dlaczego jest człowiekiem, jakie ma zadanie jako człowiek, bo to wszystko kształtuje się w tej relacji dziecko-rodzic, najbardziej dziecko-matka. Chociaż dzisiaj mniej będziemy mówić o tej relacji dziecka z ojcem. Myślę, że do tego powrócimy, żeby pokazać tę specyfikę, ale dzisiaj skupimy się na tej relacji matka-dziecko. Tak myślimy o niej zawsze, że to też relacja wielkiej miłości. To pewnie każdy ojciec mówi, że ja jako ojciec muszę uczyć się dziecka, a właśnie mama, tak jak ksiądz profesor mówił, jest tym naturalnym środowiskiem dla dziecka, ale tym samym nie tylko środowisko, ale też te serca, które biją blisko siebie. I ta relacja, myślę, jest szczególna i możemy ją właśnie przez miłość, przez to zadanie matki do dziecka pojmować. No tak. Najpierw sobie powinniśmy uświadomić jedno bardzo ważne stwierdzenie, że miłość do matki jest pierwszą miłością człowieka. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna w późniejszym okresie, kiedy już dojrzeje, to jako dziecko najpierw zakochuje się w swojej matce. Córka, syn. Matka jest pierwszą miłością, ale to jest też pierwsza pielęgniarka, to jest pierwsza opiekunka, to jest też pierwsza wychowawczyni, a w tym wymiarze duchowym to jest pierwsza apostołka, ewangelizatorka, a jak ktoś też pięknie powiedział, też pierwszy kapłan i pierwszy biskup w życiu dziecka, w jakimś sensie oczywiście. Ja, żeby wprowadzić tę tematykę, ja posłużę się na początku taką krótką historią. To jest wspomnienie pewnej kobiety o jej matce. Ona zapamiętała z najwcześniejszego swojego dzieciństwa to, że gdy coś złego się działo,
to biegła do swojej mamy z płaczem. Myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas. Jeśli cokolwiek stało się, coś nas zabolało, coś stało się nam, czy ktoś źle na nas spojrzał, no to z takim płaczem, sygnałem karetki pogotowia biegliśmy do mamy. I ona zapamiętała, że kiedy biegła do mamy w takiej właśnie sytuacji kryzysowej, to mama brała ją na ręce, później niosła do pokoju, sadzała ją na swoich kolanach, brała jej rączki dziecięce w swoje matczyne dłonie i mówiła tak: jeśli jeszcze raz cię zaboli, to uściśnij mnie, a ja ci powiem, że cię kocham. To było najlepsze lekarstwo. Mówi. Ona, wspominając swoje dzieciństwo, wspomina właśnie to jako najpiękniejsze przeżycie. To tak mocno wycisnęło się na jej psychice, na jej pamięci, zakotwiczyło się i w świadomości, i podświadomości, że ilekroć powraca do dzieciństwa, to ta sytuacja, ten obraz niejako staje jak żywy. No, niestety później, kiedy mijają lata, już mama nie mogła brać ją na kolana. Kiedy zaczęła chodzić do szkoły i wracała, mama zobaczyła, że jest smutna, bo mama potrafi tak, powiedzmy, patrzeć w głąb i słyszeć w głąb. To o nic nie pytała, tylko brała ją do kuchni. Tam w szufladzie miała zawsze zapas czekolad. Wyciągała jedną z nich. Siadały przy stole, rozmawiały i te problemy znikały. To taki drugi sposób. Później wyryło się jej w pamięci to, że kiedy była na studiach, studiowała w innym mieście, często do mamy dzwoniła i nawet nie musiała mówić o problemach, bo mama usłyszała przez głos, przez słuchawkę to co tam się dzieje złego. Nic nie mówiąc, nie pytając o nic, wsiadała w samochód, jechała do niej, zabierała ją gdzieś do kawiarni, do restauracji, na wspólny spacer, porozmawiały i problemy znikały. Później, kiedy jej córka wyszła za mąż, miała już swoje dzieci, to mama z tatą do nich jeździli. To było miasto obok. Tam się włączali w życie swojej córki. Zajmowali się wnukami, bawili się z nimi, trochę jakieś małe porządki w domu. Ilekroć wracali rodzice do swojego domu, mama wysyłała zawsze list, w którym zapewniała, że może zawsze na nią liczyć, że ją kochają, że są dla niej najważniejsi, jest ona dla nich najważniejsza. No ale niestety któregoś dnia córka dostała telefon do pracy, że mama uległa wypadkowi. Oczywiście szybko zwolniła się z pracy, pojechała do szpitala. Mama właśnie odzyskała przytomność, usiadła przy mamie i mama zadała jej proste pytanie, ale jednak najtrudniejsze, jakie można postawić. Mianowicie zapytała, czy ja umrę? I ona tak spojrzała na swoją mamę i tak zaczęła myśleć, co jej powiedzieć. Nie wie, nic nie wie jeszcze. Ale tak pomyślała sobie, że mama by na pewno powiedziała jej to. Jeśli byś miała umrzeć, to musimy się z tym pogodzić, ale na pewno wyzdrowiejesz, na pewno wrócisz do nas. I tak też powiedziała swojej mamie. I mama powiedziała wtedy tak: słuchaj, tak wszystko bardzo mnie boli. I ona wzięła ręce swojej mamy w swoje dłonie i powiedziała tak: mamo, jeśli jeszcze raz cię zaboli, to uściśnij mnie mocno, a ja ci powiem, że cię kocham. I rzeczywiście spędzała przy łóżku mamy wiele dni, nawet w nocy czuwała. Nieraz mama ściskała jej dłonie, to się pochylała, mówiła: mamie, kocham ciebie. I mama wyzdrowiała. Wróciła do domu po rekonwalescencji. Zdrowie wróciło, jeszcze długie, długie lata cieszyli się tą wzajemną relacją matki, córki, dziecka, rodzic. Ja myślę, że to piękny przykład tej miłości wzajemnej matki do dziecka, czy tu w tym wypadku matki do córki, córki do matki, tego dojrzewania też córki, by umieć odpowiedzieć mamie. Ale ja też chciałbym, byśmy może dziś przy tej okazji powiedzieli, jak
czy może o wzorcach, tak? Jak kobieta powinna też przygotować się do roli matki, bo o tej roli mówimy. Może nie każda staje się matką, nie każda jest matką, ale jednak na czymś bazujemy, na czymś ona też, tak jak chłopak patrzy na swojego ojca i buduje, próbuje odwzorować też to, co widzi u ojca, tak z pewnością jest i u kobiety. Oczywiście. I myślę, że z tej historii krótkiej, takiej streszczającej to, co dziecko, córkę łączy z matką, widać, że stawanie się matką to przede wszystkim wyniesiona z domu rodzinnego, z relacji z własną matką, począwszy od tego okresu prenatalnego, czyli jeszcze przed narodzeniem, poprzez pierwsze miesiące, aż do czasu, kiedy córka zaczyna się przyglądać mamie już nie tylko jako mamie, ale również jako kobiecie, która zgodziła się być mamą i odkrywa też swoją kobiecość. Otóż z wszystkich badań wynika, że matki odwzorowują w swoim postępowaniu jako matki w swojej roli matki to, co zaobserwowały w swoim domu rodzinnym. Czyli każda matka jest taką matką, jakiej obraz został wpisany w jej świadomość. Ona, patrząc na swoją mamę, uczyła się być mamą. Ja myślę, że na przykład takie proste zachowanie mamy z tej historii, z tego wspomnienia, kiedy mama potrafiła prostym gestem uczyć dziecko, że nieważne jest, żeby coś tłumaczyć, w jakiś sposób wypytywać, zdobywać wiedzę o tym, co z dzieckiem się w danym momencie dzieje, tylko dać dziecku miłość, czyli pokazać dziecku, że to, co będzie w życiu jej najważniejsze i co powinna później przenieść w swoją relację ze swoim dzieckiem, to jest dać odczuć miłość. Ja myślę, że tego uczą się córki od swoich mam, że nie tyle trzeba rozumieć, ile trzeba kochać. I to się później objawia w naturze kobiety, która nie oddziela uczuć i emocji od intelektu, co często ujawnia się w życiu mężczyzn, którzy oddzielają uczucia, emocje od intelektu i często są chodzącymi takimi mózgami, którzy rozumieją, potrafią wytłumaczyć, ale nie potrafią empatycznie dać odczuć. Kobieta tego, potrafi to wszystko zharmonizować. Zharmonizować. I to jest właśnie to wysunięcie na pierwszy plan tego, co jest najważniejsze w relacji dziecka z matką, a później powinno być też wiodące w tych wszystkich innych relacjach człowieka z każdym innym człowiekiem, z każdą inną osobą. Najpierw powinniśmy okazywać empatię. Tu mi się przypomina takie doświadczenie, kiedy takiego człowieka potrzebującego pomocy gdzieś tam na ulicy umieszczono. No tak wyglądał, tak go przygotowali, żeby tak wyglądał. No i wielu podchodziło i pytało, co się stało. Chcieli najpierw poznać przyczynę. I tylko niewielka część ludzi nie pytała, co się stało, tylko pytała, w czym ci mogę pomóc. Czyli chciała od razu zareagować, prawda? Ja myślę, że te dwie postawy to jest właśnie wychowanie z jednej strony matki, która nie musi wiedzieć, co się stało, tylko od razu przechodzi do udzielenia pomocy, czyli okazania serca, okazania uczuć. I postawa ojca, który, żeby pomóc, to stara się też najpierw rozeznać, o co tu chodzi. Właśnie, bo tak ksiądz profesor powiedział o tym środowisku rodzinnym, domowym, właśnie na tę kobietę, czy ta kobieta też się buduje przez postawę matki i ojca, tak? Przez też doświadczenie tej relacji, która jest między ojcem i matką. No właśnie, to jest kolejny element wychowania dziecka i wychowania przyszłej matki, bo córka nie tylko przygląda się swojej matce, ale przygląda się również relacji, jaka łączy jej matkę z ojcem. Oczywiście ta relacja indywidualna z ojcem, ona ma ogromny wpływ na kształtowanie się jej charakteru,
wpływa na wykształcenie się tych cech, które właśnie związane są z intelektem, cech, które angażują ludzki umysł. Ale bez wykształcenia tej bazy, jaką jest właściwe ukształtowanie serca, to umysł właściwie jest bezradny w większości sytuacji. I ja myślę, że dzisiaj to obserwujemy w tych relacjach dorosłych kobiet i mężczyzn, którzy okazują się osobami często bardzo niedojrzałymi. Są dorośli, mają dowody osobiste w kieszeniach, często pokończone studia, mają odpowiedzialne stanowiska, ale niestety ta sfera uczuć, emocji gdzieś została wtłoczona bardzo głęboko, nie została wydobyta i nie pozwala człowiekowi w tych relacjach z innymi osobami okazywać tej empatii, która jest absolutnie konieczna i jest podstawą. Więc wracając tutaj do tego pytania ojca, ja wyobrażam sobie tak, że jeśli matka w właściwy sposób przekazuje wzorce swojej córce, czyli prostymi gestami uczy swoją córkę, co będzie w jej życiu najważniejsze, to córka później odwzoruje to w swojej relacji do swojego dziecka. Myślę, że tutaj też ważne jest, żeby matki miały te, no, to rozumienie tego, tak, że to dziecko, które jest chłopak, dziewczyna, tu szczególnie dziś kładziemy akcent na dziewczynkę, że te relacje matki, te wzorce i to pomaganie się w kształtowaniu będzie jakimiś podwalinami, jakimś fundamentem dla dziewczyny, która będzie rozeznawała swoje życie, swoje powołanie, swoją też drogę, misję. Tak, tak. Ja na pewno, no, jeśli tu było pytanie o to, jak się staje matką, no to mówimy oczywiście o córce, ale żeby stał się też ojcem syn, to naprawdę ta relacja najpierw z mamą, czyli ta pierwsza miłość, którą sobie rozbudzi za sprawą mamy. Bo to mama za rozbudzenie tej pierwszej miłości odpowiada, kiedy już ma świadomość, że nastąpiło poczęcie, jest w niej nowe życie i wie, że ukształtuje się w niej nowy człowiek. To oczywiście to rozróżnienie na role to jest późniejsza dopiero sprawa. Natomiast ten początek, kiedy w tym okresie prenatalnym, to bez względu na to, czy to będzie przyszła matka, czy przyszły ojciec, czyli czy to jest kobieta, czy mężczyzna, potrzebuje dziecko tej matczynej, bezwzględnej, bezinteresownej, ofiarującej się miłości. To jest taka miłość, która pozwala kobiecie nawet zaryzykować własnym życiem. I myślę, że dziecko, będąc w tej takiej bardzo bliskiej relacji, bo to jest ciało w ciele, krew w krwi, bo można powiedzieć, że to jest tak bliska łączność, że dziecko jest częścią ciała matki przez ten okres 9 miesięcy. Więc dziecko wyczuwa, czy to jest taka miłość, która sprawia mamie radość i mama jest szczęśliwa. A po czym jest taki hormon endorfiny, które się wydzielają, kiedy kobieta jest szczęśliwa. Kiedy kobieta przeżywa radość i to przekazuje swojemu dziecku. I szczęśliwa matka to uszczęśliwia swoje dziecko. I to, co ojciec mówił, że Kościół dzisiaj stara się zadbać również o to, żebyśmy mieli wspaniałe matki, to nie tylko święte matki, ale matki przede wszystkim szczęśliwe. Ja myślę, że jeśli ktoś tutaj miałby jeszcze wątpliwości, to wystarczy sięgnąć do Amoris Laetitia, Franciszka, encyklikę posynodalną, w której podejmuje w prosty sposób, prostym językiem wszystkie te problemy, z którymi dzisiejsza matka się styka. I ta, która jest szczęśliwą matką, na to kładziemy nacisk, ale papież dostrzega również te matki, które no, z różnych powodów są nieszczęśliwe. Tak mówimy, dotykamy tej wizji Kościoła, wizji Pana Boga.
tym samym, którą próbujemy też odkrywać i powołania kobiety do bycia matką, bo dziś w świecie też próbuje się pokazać to jako taki ciężar i możliwość nawet wybierania. Nie tego, że mamy radość, czy kobieta ma radość w tym, że uczestniczy w akcie stworzenia, że staje się matką, staje się kimś wyjątkowym, tylko pokazuje się ten ciężar. I chciałem zapytać o pewien model kobiety, bo dziś też mamy model, widzimy, dla nas modelem najpiękniejszym, niedoścignionym jest Matka Najświętsza, Maryja, Matka Zbawiciela, ale też dziś no, to się zderza z tym, co proponuje świat. I teraz jaką chciałaby być kobieta? By być też tą szczęśliwą, tak? Bo odkrywamy, że szczęście daje macierzyństwo, chociaż nieraz jest trudne, ale właśnie ten model kobiety we współczesnym świecie. Tak, to jest dosyć trudna sprawa, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z powołaniem kobiety do macierzyństwa. Używamy tu świadomie w kościelnej nomenklaturze, ale też w katolickiej nauce społecznej. Tutaj ręka w rękę idzie katolicka nauka społeczna z teologią. I pokazuje, że tym naturalnym powołaniem kobiety jest bycie matką. Bo to ją uszczęśliwi, to pozwoli jej się rozwinąć. To sprawia, że kobieta czuje się spełniona w tym, co jest dla niej tym najważniejszym powołaniem, bycie matką. No ale ktoś powie, no ale tak, bycie matką to jest poprzedzone bycie żoną, ale jeszcze wcześniej to jest bycie kobietą. I tutaj dochodzimy do tego trudnego momentu. Bo dzisiaj świat w ogóle nie proponuje kobiecie macierzyństwa. I to jest trudne dla kobiety. Bo gdziekolwiek zetknie się medialnie z obrazem kobiety, to jest to raczej kobieta piękna, kobieta nowoczesna, kobieta sukcesu. Kobieta... Ale piękna, nowoczesna, z sukcesem to nie matka? No za chwilę. Właśnie o to chodzi, że tak to jest przedstawiane, że żeby osiągnąć to kobieta musi zrezygnować z macierzyństwa. Gdzieś w podtekście tego obrazu współczesnej kobiety jest to, że to jest kobieta, która pracuje i dlatego nie ma czasu na macierzyństwo. A praca daje jej wolność, daje jej satysfakcję, daje jej możliwość osiągania sukcesów, daje jej niezależność, daje jej możliwość spełniania różnych pragnień, do których wcześniej nie miała dostępu, bo nawet to było trudne. I w pewnym sensie to się trochę pokrywa z doświadczeniem, bo niestety z badań też wynika, że prawie połowa polskich kobiet czuje się dyskryminowana przez swoje macierzyństwo w środowisku pracy. Są wypytywane jeszcze przed nawet tym, jak staną się matkami, czy planują mieć dzieci, kiedy będą mieć dzieci. To się odbija też w wysokości pensji, w zajmowanych stanowiskach. Więc to nie jest tak, powiedziałbym, oderwane od rzeczywistości. Natomiast ja mówię, to jest trochę skrótowe, to jest, powiedziałbym, takie trochę generalizowanie tego, co się dzieje, zwłaszcza w sferze medialnej, ale kobieta jest przedstawiana jako taka piękna, uwodzicielska, która jest jakąś propozycją dla mężczyzny jako kobieta, ale nie jako przyszła matka. Dlatego to jest kobieta, która nosi ubranie w odpowiednim rozmiarze, która używa odpowiednich kosmetyków. To gdzieś wszystko jest w podtekście. Natomiast nie proponuje się macierzyństwa. Nie proponuje się kobiety szczęśliwej w rodzinie, w relacji z mężczyzną, w relacji do nie nawet jednego dziecka, tylko rodziny dużej, przynajmniej 3+, bo taką rodzinę właściwie dzisiaj Kościół stawia jako pewien wzór. Więc wydaje mi się, że to nie jest nawet krzywdzące, co staram się tu powiedzieć, dla takiego obrazu medialnego kobiety. Tak po prostu kobieta jest przedstawiana. I Kościół, który się włącza, próbuje się włączać w promowanie
kobiety szczęśliwej zawsze łączy kobiecość i jej szczęście z macierzyństwem. Tam jest szczęście kobiety powiązane z pracą, z sukcesami, z wolnością. Tu jest w obrazie, który Kościół stara się przekazać, szczęście kobiety związane z małżeństwem, z rodziną, czyli z dziećmi, którym może przekazać życie, dać im szczęście. Nie można tych światów połączyć, bo możemy mieć takie odczucie, że one stoją w konflikcie do siebie, tak? Że tu piękno, szczęście, radość, spełnienie. No ale pytanie też, czy macierzyństwo nie rozwija, czy nie daje rzeczywiście kobiecie tego, do czego zostaje stworzona właśnie. Czy musimy konfliktować te dwa obrazy, że to możemy połączyć? No bo też chcemy w jakiś sposób uczestniczyć w takim namyśle, bo pewnie każda kobieta myśli nad sobą. Każde małżeństwo, które wybiera się w tę piękną przygodę swojego życia, zastanawia się, jak my pójdziemy, jak my się spełnimy, zrealizujemy, jak my nawzajem pomożemy sobie w tej realizacji, bo to obraz obrazem, prawda, warunki świata też, tak jak nawet mniejsza wypłata, już się pytamy na początku, kiedy planujesz rodzinę, to w jaki sposób też powoduje takie ciśnienie, no, którego mogą kobiety nieraz nie wytrzymywać. No tu dotykamy tej drugiej części tytułu audycji Matka i dziecko w Kościele. Tutaj jeszcze do tego będziemy wracać. I w demokracji. Otóż powracam do tego tytułu audycji świadomie, bo założyliśmy, że będziemy pokazywać te dwa światy, które ze sobą współistnieją, współpracują, ale niestety właśnie przez różnego rodzaju zaplanowane często i powiedziałbym ukryte motywacje różnych sił sprawiają, że te dwa światy Kościoła i demokracji się rozchodzą. My w cyklu tych audycji chcemy pokazać właśnie, że jest możliwe połączenie tych dwóch obrazów szczęśliwej kobiety i szczęśliwej matki, chociaż w tym przypadku. No bo też w jakiś sposób szukamy motywacji. Każdy z nas szuka motywacji. I kobieta też szuka motywacji do bycia właśnie kobietą. I te role, które też we właściwym czasie spełnia. Ja myślę tak, że przez ten program 500+, ja myślę, że to jest początek wielu innych programów, bo na razie mamy 500+, teraz Mieszkanie Plus. Ja myślę, że jeden z takich przyszłościowych programów to będzie Kobieta Plus i Matka Plus. Ja myślę, że pomału to jest już przygotowywane, bo tam już jest jakaś propozycja skrócenia pracy rodzicom, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy muszą dziećmi się zająć, żeby nie tylko urlop macierzyński, wychowawczy, ale również później, kiedy dziecko potrzebuje też czasu rodziców, żeby oni czuwali nad jego wychowaniem i edukacją, bo tam rodzic wcale nie jest zwolniony dalej. Tu też potrzebuje czasu, żeby tym dzieckiem, które chodzi do szkoły czy wcześniej do przedszkola, się zająć. Więc ja myślę tak, że najpierw powinniśmy docenić w demokracji jedno, że praca kobiety w domu to jest ciężka praca, którą mniej więcej w tej chwili wycenia się tak miesięcznie na ponad 2000 też. Tak jak średnia krajowa. Czyli to wzrastało. Tam w 2013 bodajże było 1500. Dzisiaj już ta praca kobiety w domu jest tak też podniesiona, bo waga tego, co kobieta robi w domu, jest też coraz większa. I możliwości, jakie kobieta ma w domu, też są większe. Również dzięki cywilizacji, dzięki technice, dzięki temu, że matka ma dostęp do wielu ułatwień w wypełnianiu swoich prac domowych. Ale powinniśmy to najpierw docenić, że to jest wkład kobiet w budowanie PKB. Tu państwo ani grosza nie dodaje, a kobieta to wypracowuje. I jeśli będziemy tworzyć szczęśliwe rodziny ze szczęśliwymi rodzicami, a przede wszystkim szczęśliwą kobietą, o którą zadba i mąż, i dzieci, i państwo, i demokracja w tym takim ogólnym znaczeniu. Moglibyśmy nawet mówić o modelu państwa, jaki mamy zamysł na to, żeby państwo było silne. No właśnie o to chodzi. Profesor mówi, że to dokłada się matka do PKB, zupełnie inną perspektywę nam pokazuje. No właśnie o to chodzi, żebyśmy to tak zobaczyli, że jeśli mamy takie dobre, szczęśliwe rodziny,
3+, czyli rodziny duże, to jest ogromny wkład w PKB, bo tutaj naprawdę ta ciężka praca na wielu poziomach, bo matka czuwając nad dzieckiem, opiekując się, zapewniając dziecku odpowiednie warunki, nabywając też wszystko, co jest potrzebne do tej opieki, później do wychowania dziecka, do edukowania dziecka, to też wspiera rozwój różnych gałęzi produkcji, bo jeśli matka nabywa różnego rodzaju potrzebne rzeczy, to dzięki temu rozwija się też różna produkcja, różne gałęzie. Ale już mówię o samym tym byciu matki w domu. Jeśli byśmy tu docenili i zobaczyli, że to, na co zwraca uwagę Kościół, że szczęśliwa rodzina, normalnie funkcjonująca rodzina ze szczęśliwymi rodzicami, to jest podstawa rozwoju szczęśliwego społeczeństwa, czyli wychowanie do prawdziwej demokracji. Później przecież to, co zrobi matka, ojciec w domu, może zaowocować w podejmowaniu obowiązków przez dzieci w szkole, jednej, drugiej. Oczywiście. Bo my nieraz myślimy tak, że mamy kogoś po studiach, tak, jest przygotowany do wykonywania zawodu. Ale gdyby nie matka, ojciec, gdyby nie te właściwe relacje, gdyby nie budowanie tego dziecka silnego, prawda, tego młodego człowieka, no to jakby to... No jeśli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, no to musimy mieć zdrową rodzinę. I to rodzinę opartą na związku dwupłciowym, ale nie tylko, bo tutaj nie chodzi o to, żeby dzieci hodować, tylko żeby dzieci zrodzić, przekazać im odpowiednie wartości, wykształcić w ich odpowiednie wzorce, właściwie socjalizować, czyli przygotować do tego, żeby podjęli swoje życie w społeczeństwie i założyli równie szczęśliwe i powiedziałbym zaangażowane w życie społeczne rodziny. Więc to, co mówiliśmy o wychowaniu przyszłych matek. Matka wychowuje matkę, przyszłą matkę. Ojciec wychowuje przyszłego ojca, ale też ma ważne zadania przy wychowaniu przyszłej matki. I matka ma ogromne znaczenie przy wychowaniu przyszłego ojca. Więc tu się w rodzinie krzyżują ogromne zadania, które sprawiają, że tak, a nie inaczej wygląda później nasze życie społeczne i ogólnie rzecz ujmując nasza demokracja. Jeśli Kościół zwraca uwagę na to, że rodzina jest dla niego żywą komórką, ale nie tylko tak jak w społeczeństwie, że ona ma do spełnienia jakąś rolę, bo my nazywamy rodzinę kościołem domowym. Natomiast państwo jeszcze do tego nie dorosło, demokracja jeszcze do tego nie dorosła, żeby nazwać rodzinę małym społeczeństwem. Jeszcze nadal uważają, że rodzina to jest po prostu jakaś funkcja służebna wobec społeczeństwa. A to nie jest żadna funkcja służebna. Każda rodzina powinna być małym społeczeństwem, właściwie funkcjonującym na odpowiednich fundamentach i respektująca właściwe wartości. Szanowni Państwo, dziś temat, jaki podejmujemy, matka i dziecko w kościele i demokracji. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Nasze numery już się wyświetlają. Zapraszamy 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 630 600 300 i 600 400. A dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Na początku można się przedstawić i oczywiście głos zabrać w naszym programie. Wspomniałem o tych motywach, tak? Te motywacje, jakie są dla matki w kościele, jakie są w świecie, to widzimy. Też nasze społeczeństwo musi dojrzewać do tego, żeby motywować kogoś, że warto być matką, warto się poświęcić, oddać się całkowicie, bo nieraz to doświadczenie mamy, tak jak ksiądz profesor mówi, ile jest warte to zaangażowanie, ale przecież to jest 24 godziny, ta matka daje siebie, w jaki sposób możliwe też i ojciec w tym uczestniczy, ale teraz czy my właśnie siebie nawzajem jakoś tak motywujemy i jakie motywacje ma kobieta? No, najpierw to, że żeby być matką, to musi to wynieść z domu. To myślę, że warto to powtarzać, bo to jest ogromna odpowiedzialność na każdej kobiecie, która
podejmuje to powołanie bycia matką, że ona w przyszłości będzie wychowywać przyszłe matki, jeśli będzie mieć córkę i przyszłych ojców. To jest bezsprzeczne. Ale druga rzecz to jest to, na co też powinniśmy zwrócić uwagę, że kobieta może być szczęśliwą matką, kiedy ma odpowiednie wsparcie całej rodziny. Ona nie może być wyizolowana i na niej nie może spoczywać ciężar organizowania wszystkiego w rodzinie. Jej problem, tak? Tak, właśnie. Problem. Właśnie, to jest to. Matka potrafi sobie poradzić i właściwie zorganizować czas. I tutaj widać też jej naturalne przygotowanie do tego, żeby tak organizować sobie życie i życie całej rodziny, żeby te różnego rodzaju relacje, które się tam tworzą, właściwie funkcjonowały, ale bez wsparcia, zwłaszcza wsparcia uczuciowo-emocjonalnego, matka sobie z trudnością będzie dawać radę. Ona potrzebuje również chwil oddechu. Ona potrzebuje nie tylko jednorazowego z okazji Dnia Kobiet, z okazji Dnia Matki czy z okazji imienin, czyli tak okazyjnie. Właściwie funkcjonująca rodzina to jest rodzina, w której każdy ma świadomość ról, jakie w niej występują. Dziecko powinno być dzieckiem w rodzinie, mąż mężem i ojcem. I tu jeszcze relacje między dziećmi siostrzano-braterskie. Te relacje z rolami, z funkcjami, jeśli one właściwie są kształtowane, to ułatwia matce wypełnianie jej bardzo trudnej roli. I dlatego matka, kiedy myśli o właściwie funkcjonującej rodzinie, to dba o to, żeby każdy w tej swojej roli, do której w rodzinie został powołany, powinien być przygotowany. I na to zwraca uwagę. Ona nie musi wszystkiego robić. Ona może te zadania, które na niej spoczywają, umiejętnie podzielić. I to w taki sposób, żeby też te wykonywane zadania przez innych członków rodziny też sprawiały im przyjemność. To też jest wielkie zadanie matki. Księże profesorze, mamy pierwszego już gościa, rozmówcę. Prosimy bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo? Nic nie słyszymy. Pani nam się może rozstała, więc czekamy na następny telefon. Dzwonimy, to próbujemy zabrać głos. To może dalsze motywy kobiety, by stać się matką. Myślę, że najważniejszy, który w teologii, w katolickiej nauce społecznej stawiamy na pierwszym miejscu, to jest to, że macierzyństwo pozwala kobiecie do końca rozwinąć swoją kobiecość. Czyli dzięki temu, że kobieta staje się matką fizycznie, ona staje się też w pełni kobietą. Ja nie chcę tu w żaden sposób dotykać tych kobiet, które nie mogą mieć, czy inne sytuacje, czy własny wybór, bo chcą iść inną drogą. Macierzyństwo fizyczne zawsze musi być uzupełnione macierzyństwem duchowym. I nie powinniśmy tych dwóch sfer rozdzielać. Macierzyństwo fizyczne zawsze idzie w parze z duchowym. I odwrotnie, jeśli któraś matka nie może być matką fizycznie, albo też z wyboru, idąc inną drogą, nie chce być matką fizycznie, to i tak to jej duchowe macierzyństwo jest związane z fizycznym. Bo taka jest właśnie kobieta, że kiedy rozbudza w sobie to, co nazywamy miłością macierzyńską, to jest miłość, którą trzeba dawać, którą trzeba rozlewać. To jest miłość, która z niej wychodzi i sprawia, że kobieta... To chyba nie ma jakiegoś, no nie wiem, takiego podziału, że ta, która jest matką, jest lepszą kobietą, ta, która nie jest matką. Takiego chyba rozróżnienia też wprowadzić nie możemy. Właśnie o to chodzi, że nie. Dzięki temu, że tak mocno powiązane są te dwa macierzyństwa i kiedy mówimy o fizycznym, to od razu myślimy, aha, no trudno być matką tylko fizycznie, a nie kochać dziecka. To jeśli mówimy, że jakaś kobieta kocha dziecko miłością macierzyńską, to ona to przeżywa fizycznie. To dla niej to, co w niej się rodzi, to jest tak jakby rzeczywiście bez
przekazania życia fizycznego staje się do końca matką. To nie jest... Pomyśl o naszych nauczycielach czy nauczycielkach, prawda? Nie była matką, nawet była samotną kobietą, a w jaki sposób podchodziła do nas jako do uczniów, prawda? Do tych, którym się też pomagała i kształtować i dorastać, dojrzewać. No ale w każdym procesie opiekuńczo-wychowawczym zakładamy, że właśnie nawiązuje się między wychowankiem a wychowawcą tak bliski związek, który nazywamy związkiem duchowym. To jest niejako, w cudzysłowie, pokrewieństwo. I dlatego, żeby taki bliski związek nawiązać, trzeba umieć otworzyć całkowicie te relacje na to wszystko, co sprawia, że tutaj nie mamy tylko jakichś granic, w których okazujemy dziecku miłość. Wychowawca to jest człowiek, który jest całkowicie oddany swojemu wychowankowi. I to pokrewieństwo sprawia, że część przynajmniej jego życia wiąże się z życiem wychowanka. Spróbujemy teraz odebrać telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Wiem od A do Z. Halo, halo. Tak? Może nam się pani przedstawić? Emilia ze Słupska. Pani Emilio, bardzo proszę. Tak? Prosimy do tematu. Matka, dziecko... Aha, do tematu. Tak. O ile chodzi o księdza, jako kapłana, to rację, ale od tego pana, to jak się nie miało męża ani dzieci, to bym powiedziała, że na 100% racji nie ma. Trzeba mieć kochaną żonę, kochaną męża, to jest wzorowe, kochane i powodne małżeństwo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To doświadczenie też, można powiedzieć, życiowe, tak? Pamiętam, bo może to jest też takie nawiązanie do tego, czy można być szczęśliwym ojcem, szczęśliwą matką, nie mając dobrego, na przykład dobrych wzorców. Nieraz się mówi rodziny patologiczne, ale pamiętam nawet u nas w studiu rodziny wielodzietne, kiedy mówili, no nie mieliśmy jak gdyby szans, bo byliśmy bez szans, bo trudna moja rodzina, trudna rodzina żony, tak mówili, ale mówią bez sakramentów, bez tego takiego dojrzewania, takiej odpowiedzialności, budowania to życia sakramentalnego, pewnego zaufania sobie, nie bylibyśmy w stanie. A dziś jesteśmy rodzicami piątki dzieci i udaje nam się to życie, mimo że byliśmy na początku na straconej, tak po ludzku, sytuacji, bo nie doświadczyliśmy tego, co powinniśmy. Tutaj pani Emilia wyraża, wydaje mi się, opinię wielu, wielu ludzi, którzy uważają, że szczęście małżeńskie to jest po prostu coś, co można sobie gdzieś tam wziąć albo kupić. Otóż najpierw powinniśmy sobie powiedzieć tak, że nawet nie mając wzorców, każdy jest powołany. To, co powiedzieliśmy o powołaniu, to jest wpisane w naszą ludzką naturę. To nie jest coś, co dopiero przychodzi. My się z tym po prostu rodzimy. Każdy z nas, czy to jest później ksiądz, czy to jest zakonnik, czy to jest później mąż, czy ojciec tylko, czy tylko mąż, on ma w swoje ludzkie powołanie wpisane ojcostwo, przekazywanie życia. Co on z tym zrobi? Jak to wykorzysta? To jest inny problem. Podobnie jak ojciec powiedział o tym, że jeśli ktoś nie ma wzorców i mimo to jest dobrym ojcem i stworzy wspaniałą, szczęśliwą rodzinę. Oczywiście, właśnie dlatego, że to jest w naszej naturze. Ale też my tutaj w programach staramy się mówić o pewnych ideałach. A kiedy schodzimy do poziomu przykładów, to niestety wiemy, że życie jest tak bogate i te poszczególne przypadki są tak często skomplikowane, że trzeba nad jednym byłoby się pochylić i poświęcić temu naprawdę wiele godzin rozmów, zastanawiania się. Tu mamy możliwość stworzenia pewnego idealnego obrazu. Ja wiem, że on nie pasuje do wielu sytuacji z życia, ale żeby zrozumieć wiele sytuacji z życia, my tego ideału potrzebujemy. I wracam do tego, co ojciec powiedział. Jeśli mamy do czynienia w tym życiu codziennym
naszym. I w tych sytuacjach, w których się znajdujemy, z takimi przypadkami, które pokazują, że tu jest reguła się nie sprawdza. Ona się sprawdza tylko w inny sposób. Bo nawet jeśli ktoś pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, czyli nie doświadczył miłości ojca, nie doświadczył miłości matki, to mógł spotkać kogoś wspaniałego wychowawcę, wspaniałego katechetę, duszpasterza, czy jakiegoś przyjaciela, czy trafić do jakiegoś środowiska, czy nawet natrafić na jakiś cykl programów, które akurat do niego trafiły z tym przekazem i wyzwoliły w nim to, w co jest wyposażony jako człowiek w swojej naturze. Więc powołania nie da się wyeliminować. Można z niego nie skorzystać. Tak jak z łaski można nie skorzystać. My wszyscy łaskę otrzymujemy, ale można ją zepchnąć, można ją gdzieś tam odsunąć na bok. Można się starać tylko własnymi ludzkimi siłami. Ktoś powie, no tak, są szczęśliwe małżeństwa, szczęśliwe rodziny bez sakramentów i bez udziału błogosławieństwa Bożego. Jeśli ktoś tylko zgodnie z naturą będzie żył i będzie tym się kierował, to oczywiście, bo są też takie małżeństwa, które są i sakramentalne, i starają się przyjmować wszystko, co Kościół naucza, ale łaski Bożej nie wykorzystują, nie? Próbują swoimi ludzkimi siłami. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu. Szczęść Boże, Pani. Teresa od Tychów dzwoni. Prosimy. Ja chciałam, ojcze ukochany, witam serdecznie ojca Grzegorza i witam serdecznie ojca profesora. Ja jestem już babcią wnuków, którzy są na studiach i chciałam powiedzieć parę słów. Chcę powiedzieć taką rzecz, że ja pamiętam swoje życie, jak ja, ojcze Grzegorzu, zakładałam rodzinę. To myśmy z mężem, szczerze powiedziawszy, nic nie mieli. Nic. Nic, po prostu nic. Dzisiaj to wszystko młodzi muszą mieć. Wszyściutko, dopiero potem mogą się żenić. Szkołę, studia, samochód, mieszkanie, wszystko. I potem dopiero rodzina. I jak tak wszystko już mają, to oni już potem nie wiedzą, jak mają żyć. Bo o nic nie muszą się starać. I tak jedno w jedną stronę, drugie w drugą stronę i żadnego nie ma takiego życia prawdziwego, bo to już wszystko jest. Wszystko już rodzice jedni czy drudzy czy wspólnie dali i po prostu już nie ma żadnego zainteresowania. Powiem tak szczerze, my jak żeśmy oboje z mężem się dorabiali, to szczerze tak powiem, naprawdę, jak na spowiedzi, człowiek był szczęśliwy tym, jak kupił sobie coś niewielkiego, zasłonki, czy meble do kuchni, czy mieszkanie dostaliśmy, mąż poszedł do kopalni pracować. Naprawdę taką radość to wszystko sprawiało i dzieci przy tym, ta radość wielka. Dzisiaj nie ma takiej radości, bo oni wszystko mają, z niczego się nie muszą cieszyć. Pani Tereso, a porównując Pani doświadczenie i jak Pani patrzy na swoje dzieci, bo już mówi Pani, że Pani jest babcią, więc Pani dzieci mają dzieci. Tak. Oni to przeżywają? Bo też oni zmieniają się może warunki życia, tak? Ale oni też tam nie mają lekko, ojcze Grzegorzu. Też nie mają. Muszą się dorabiać, muszą pracować. Nie ma tak, że babcia, dziadziuś, wszystko, mama, tata, wszystko, czy dziadziuś dadzą. Nie. Pomagamy, jak tylko potrafimy. Ale to jest ta pomoc całkiem inna. Trzeba się starać o to samemu. Nie tak, że po prostu za dzieci myśleć wszystko. To jest wielki błąd w wychowaniu. Przede wszystkim, ojcze profesorze, to jest prawda, co wszystko mówi ksiądz profesor, to przerażające dzisiaj jest wychowanie. Przede wszystkim wychowanie. Dzieci się uczy, że wszystko muszą mieć. Nie, myśmy tak nie byli uczeni. Myśmy się musieli dorabiać wspólnie i radość tego życia była taka powolna. Nie tak wszystko naraz, a potem już ich nic nie cieszy, bo oni wszystko mają. No taka jest niestety przykra, ale prawda. Może nie wszędzie tak, ale coraz to więcej. Pani Tereso, bardzo dziękujemy. No. Pozdrawiamy całą rodzinę serdecznie i dzieci, i wnuki, i Tychy. Szczęść Boże. Księże profesorze, warunki bytowe.
Pani Tereso, bardzo dziękuję za ten głos. Tu się pani włącza właśnie w samo sedno tej naszej dyskusji, bo samo sedno problemu, który jest postawiony w tytule audycji. Otóż to nie jest tylko problem wychowania. To jest właśnie problem tej wizji demokracji, czyli problem tego, w jakim my chcemy systemie żyć, w jakim społeczeństwie, w jakim państwie, w jakim systemie rządów. Jeśli trochę mamy na to wpływ, tak? Wybierając tak. Wybierając, oczywiście. No właśnie o to chodzi, że jeśli pójdziemy za tym wygodnictwem i będziemy właśnie stawiać na to wszystko, żeby być społeczeństwem bogatym, konsumpcyjnym, czyli społeczeństwem, które ma, ale traci to być, to niestety to się skończy tym, że prawdziwych, szczęśliwych rodzin my mieć nie będziemy. I dlatego tak ważne jest, kto naszym społeczeństwem, kto naszą demokracją steruje. Czy to są ludzie, dla których państwo to jest ojczyzna, a ojczyzna to są małe ojczyzny i to są rodziny? Czy to jest po prostu określone zbiorowisko ludzi, którzy myślą tylko o sobie, o swoim wygodnictwie, o swoim osobistym szczęściu, czyli takie zbiorowisko indywidualistów? I jeśli mówimy, że matka ma tak ogromny wpływ na wychowanie dzieci, to właśnie to, że nawet gdy są niesprzyjające warunki, bo u nas jeszcze nie są sprzyjające, mimo zmiany już pewnych perspektyw, nadal kobieta jest w ogniu ogromnej krytyki. Nadal rodzina wielodzietna to jest rodzina dysfunkcyjna. Nadal gdzieś to funkcjonuje. Nadal kobieta pozostająca w domu to jest kobieta gorszego sortu. Nadal. Więc nie jest łatwo być, ale pomału to się zmienia. I tak bardzo dużo zależy od nas. Od tej każdej matki, która ma tej trochę świadomości, że wychowuje kolejną matkę i kolejnego ojca, który może postawić na szczęśliwą rodzinę, czyli nie tylko na szczęśliwe małżeństwo i rodziców, którzy mają wszystko, tylko na szczęśliwą rodzinę, w której będą dzieci i których też się będzie uczyć tak, żeby założyli kolejną szczęśliwą rodzinę. Ale wracamy tu do tego. Jeśli małżeństwa i rodziny są pozbawione tego pozytywnego zaplecza, jakim jest demokracja, ukierunkowana na małżeństwo i rodzinę, to rodzinom i małżeństwom jest naprawdę trudno. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. No, mogę już mówić. Może pani, proszę nam się przedstawić, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam szanownego ojca Grzegorza, Dorota z Małopolski. Prosimy. I księdza profesora. Ja tu chciałam wypowiedzieć się w kwestii, która zabrzmi może jako dysonans do poprzedniej wypowiedzi pani. Chodzi mi o przykazanie czwarte dekalogu. Czci ojca swego i matkę swoją, a będzie ci się dobrze powodziło na ziemi, abyś długo żył, dobrze ci się powodziło na ziemi. Tak chyba mniej więcej to brzmi. Jest to jedyne przykazanie, za zachowanie którego możemy się spodziewać nagrody już w tym życiu. I czasami przychodzi to bardzo łatwo. Ktoś dostaje dobrych, odpowiedzialnych rodziców, kroczy tą drogą, jaką mu wytyczyli. Tak jak w takiej znanej piosence. Wspaniałych rodziców mam. Ukazali mi każdą z dróg, którymi szłam. Mam wspaniałych rodziców, bo przyjaciółmi moimi są. W porę mi rzekli to, idź drogą swą. Więc do pewnego czasu prowadzą dziecko, później dają mu jakby wolną rękę, ale cały czas czuwają nad nim. I nie chodzi o jakieś dobra materialne, to jest większy pocak, te wartości, które zostały przekazane. Ale jest też dużo innych negatywnych przykładów, gdzie dziecko nie zawiniło, w jakiej rodzinie przyszło na świat, gdzie ma rodziców czy ojca patologicznego, alkoholika,
nawet i takiego, który molestuje dziecko, dopuszcza się krzywdy wobec bliskich, matki. I przepraszam bardzo, jak to się ma do przykazania czci. Bo cześć to jest coś więcej niż kocham, to jest szacunek. A za co, przepraszam? I wiem, jak bardzo są wypaczone czasem charaktery i życie tych ludzi, którzy nie otrzymali tych wartości właśnie w domu rodzinnym. Jak muszą przedzierać się przez to życie. Ja słyszałam wypowiedź osoby pobożnej, bliskiej mi, która powiedziała tak: krzywdy moje, mojego ojca względem mnie daruję, przebaczę, ale względem mojej matki nie. Ten człowiek już nie żył. No, usiłowałam jakoś tak naprowadzić na dobrą drogę, odnieść to do wieczności, skoro Bóg przebaczył i zechce przebywać z tą osobą. Nieraz się. Pani Doroto, jeżeli tak wejdę w zdanie, bardzo dziękujemy. No. Myślę, że ten przekaz jest dla nas i dla naszych widzów bardzo wyraźny i wiemy, o co nam chodzi. Dziękuję za ten głos też do naszej rozmowy. Szczęść Boże Pani. Księże profesorze. Pani Doroto, bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki głos też pewnego rozsądku, bym to powiedział. Ale ja tu się odwołam do Ericha Fromma, który mówił o miłości matki, że to jest miłość w pewnym sensie paradoksalna i tragiczna. Dlaczego? Dlatego, że miłość matki wymaga jak najintensywniejszej ze strony kobiety miłości, czyli tak, tej miłości, o której mówiliśmy, bezinteresownej, ofiarniczej, bezwarunkowej, ale ta miłość ma pozwolić dziecku uwolnić się od matki, żeby mogło żyć własnym życiem. Czyli kobieta niejako zostaje pozbawiona tego, w co najbardziej inwestuje, bo matka inwestuje wszystko w tę miłość do dziecka. Tak jak powiedzieliśmy, oddaje siebie całą, łącznie ze swoim życiem, bo byłaby w stanie oddać życie za swoje dziecko. Ale robi to po to, żeby dziecko odeszło od niej, żeby żyło własnym życiem. I dlatego przykazanie miłości nie mówi o tym, że dziecko później ma kochać matkę, tylko czcić matkę. Bo cześć to jest właśnie, pani słusznie powiedziała, to może nie jest coś więcej niż miłość, tylko cześć to jest wybranie z miłości tego, co pozwala mi kochać już drugiego człowieka, znowu tę bezwarunkową miłością. Bo kiedy... Pytanie, czy są tu jakieś uwarunkowania, tak, że jak mam dobrego ojca, to będę go czcił, będę wypełniał to przykazanie, a jak miałem takiego, który, no, który no, nie poradził sobie ani z byciem mężem, ani z ojcem, czy ja mam go za co? Dlatego mówię, że cześć to nie jest to, co angażuje tę miłość bezwarunkową, bo cześć jest warunkowana. Cześć to jest coś, co ja mogę obwarować. Oddaję cześć, chociaż nie potrafię ukochać, nie potrafię przebaczyć, nie potrafię zapomnieć, ale cześć pozwala mi się zaopiekować, trwać przy ojcu czy rodzicu, bo to może być również dotyczyć matki. Więc czci ojca swego i matkę swoją, to jak ustawia to teologia oparta na Biblii i katolicka nauka społeczna również na doświadczeniu i wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, mówi, że bez względu na to, jakimi rodzicami byli dla nas, mamy się nimi opiekować i ich czcić. Nawet w Piśmie Świętym czytamy, gdyby twój ojciec rozum stracił, prawda, i tak dalej, musisz i tak dalej. Go... Czci, a ja ci będę błogosławił. Dokładnie. Tak, dokładnie. Żebyśmy tutaj, no nieraz to próbujemy zważyć, tak, za co, jak tyle krzywdy, bo nieraz przez tą krzywdę, przez brak miłości, o niej dzisiaj mówimy, tak, bo tej szczególnej relacji matki, ojca do dzieci. Właśnie matka i ojciec tak muszą wychować dziecko, żeby dziecko nauczyło się kochać tą samą miłością, jakiej się nauczyło, ale nie rodziców, czyli nie odwzajemniać rodzicom tę miłość, tylko przenieść ją na osobę, którą wybierze i na dzieci, których powoła. Tam jest
powołanie do takiej miłości. A tutaj jest cześć, czyli bez względu na to, w jaki sposób został obdarzony tą miłością, czy to była miłość rzeczywiście taka piękna, szczęśliwa, to cześć rodzicom się należy, jeśli nawet tej miłości nie było. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się? Halo. Bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie gościa i ojca prowadzącego. Dziękujemy. Nie wiem, jak nam to powiedzieć. Pani nam się przedstawi? Jadwiga z Wielkopolski. Prosimy, pani Jadwigo. Nie wiem, jak to mam teraz ująć, słysząc tą rozmowę. Po prostu jestem zszokowana tym, co słyszę, ponieważ to, co w tej chwili ksiądz opowiadał, i to jest prawda. Dlaczego to mówię? Ponieważ ja już jestem babcią, wychowałam swoje dzieci i nie zaznałam od własnych rodziców miłości. Kiedy urodziłam własne dziecko, moja matka spajała to we mnie. Nie piastuj ich, nie piastuj ich, bo się przyzwyczają. Wkładała to we mnie przez całe życie. Nie zaznałam od nich nigdy miłości. Płakałam, zawsze moja matka mówiła do mnie, że ciebie to tylko tłuc, żebyś nie płakała. Proszę ojca, to jest prawda. Nie brała mnie na kolana, nie tuliła mnie. Nigdy nie usłyszałam słowa od rodzica, który mnie będzie kochał, kocham cię w życiu. Nie zaznałam tego. I tak szczerze powiedziawszy, to ja jako matka, matka uczy dziecko, córkę matczynej miłości, uczy tego, a ja tego nie zaznałam. Tak mnie to boli, widząc teraz, kiedy ja mam swoje już wnuki, jak moje synowe prowadzą swoje dzieci, jak je kochają. Ja tej miłości takiej nie zaznałam. Pani Jadwigo, ale jest możliwe kochać, nie zaznawszy miłości. Tak, tak, ale teraz powiem, chociaż jestem już osobą w takich latach, to powiem, że mój ojciec bił mnie. Pamiętam to do dzisiaj, jak mnie bił batem. Moja matka na to nie reagowała. Zawsze przychylna była mojemu ojcu, kiedy się człowiek skarżył, kiedy przyszłam, nie usłyszałam dobrego słowa. Wpoili to w nas rodzice, wdrożyli to w nas. Podporządkowaliśmy się im w pewien sposób. A teraz cierpię. Cierpię przez to, ponieważ widząc, mając jeszcze rodziców żyjących, własny ojciec mnie niszczył na podwórku. Pani Jadwigo, jeszcze jedno pytanie. Tak. A jak byli traktowani pani rodzice przez swoich rodziców? Tu jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Pani tego nie pamięta, nie wie, tak? Nie, to znaczy tak, pamiętam mojej mamy mamę, bo była żyjąca. Pamiętam, jak do niej jeździłam na wakacje. To kiedy mój ojciec na przykład mnie pobił, to ta babcia, moja babcia mnie pożałowała, ale moja matka się nie odezwała, nie miała nic do powiedzenia. Pamiętam drugą babcię, która już też nie żyje, bo to wiadomo, że już nie żyjący są, ale była taka harda, znaczy nie miała tej czułości, to było widać, bo to nawet do nas, jako wnuków, ja rzadko ją miałam, tą drugą babcię. Ale ta pierwsza zawsze mnie pożałowała. Zawsze mnie pożałowała. Moja mama nie przygotowała mnie do macierzyństwa. Nie rozmawiała ze mną, że będę kiedyś się rozwijała, będę kiedyś matką. Tych rozmów nie było. To był zimny chów. I kiedy ja wyszłam za mąż, tej miłości po prostu nawet człowiek nie umiał tak okazać. Starał się okazać. Ale niestety wdrożyła to mama. I a pani, chwili, pani Jadwigo, tak, się udało? Jak pani dzieci, pani doświadczenie? Moje dzieci żyją w związkach małżeńskich, sakramentalnych. Mają dzieci i kochają się.
i kochają się i żyją po Bożemu. Czyli udało się. Tak. Mam wspaniałe synowe. Widzę, jak synowa prowadzi, widzę, jak prowadzi te dzieci. One są po prostu w kościele, one uczestniczą, a ja tego na co dzień nie miałam. Nie byłam tego nauczona. Pani Jadwigo, bardzo dziękujemy, bo to też ogromnie ważny głos, ważki w naszej rozmowie. Szczęść Boże dla Pani, pozdrawiamy też całą rodzinę. Wszystkiego dobrego dla Pani, z Panem Bogiem. Księże profesorze? No piękny głos, on trochę, powiedziałbym, streszcza właściwie naszą audycję, bo to, co Pani powiedziała, sama nie doznała miłości, ale idąc za naturą, potrafiła już tę miłość, tak jak potrafiła sama z siebie przekazywać i wychowywać miłość. Więc to by potwierdzało tę regułę, że człowiek ma w sobie to powołanie do bycia matką i jeśli tak naprawdę potrafi w sobie to odkryć i uwolnić, to może być wspaniałą matką. A druga uwaga jest taka, że rzeczywiście matka to jest osoba, jak ktoś pięknie napisał, że tak, ona nieraz skarci dziecko, ale jak nawet da mu klapsa, to w to samo miejsce później go pocałuje, tak, żeby obrazowo powiedzieć, nie? Bo taka jest matka. I tak, taki obraz matki idealnej my mamy. I oczywiście, jeśli do takiego ideału przykładamy te różne kazusy z życia, przypadki trudnej miłości matczynej, trudnych relacji z matką, to trochę jest żal. I rozumiem panią Jadwigę i jej wzruszenie przy wspomnieniach, zwłaszcza z odwołaniem się do tego przykładu, który na początku tutaj pokazałem. Ale wydaje mi się, że jest dużo entuzjazmu w pani Jadwidze i widzę, że potrafi powoli, ale może też dzięki tej audycji, może to ją też natchnie jeszcze tak pozytywnie, bo ja naprawdę staram się zawsze podkreślać to, co pozytywne, żeby później w świetle tego, co pozytywne, zobaczyć te trudne. To też nieraz nie są proste te relacje właśnie dzieci, rodzice, tak? Dorosłe dzieci, które też mają doświadczenie swoje i swoich dzieci, które no, bo te dzieci są dziś babcią i dziadkiem i teraz powrót z tym i pomyśleniem o swojej mamie, o tym, czego doświadczyłem i o tej miłości, prawda? Czy o tym szacunku, do którego jesteśmy zobowiązani z racji przykazania czci ojca i matkę. Musimy wiedzieć, że dobre relacje między matką a dzieckiem nie są dane raz na zawsze. O to trzeba dbać przez całe życie. To jest zmienne i nieraz szczęśliwe rodziny mają właśnie jeszcze większą radość z tego, że będąc już dziadkami mogą jeszcze na innych przykładach zobaczyć, jak procentuje ich miłość. Ale z drugiej strony, i myślę, że tu na przykładzie pani Jadwigi to widzimy, że często będąc babcią, dziadkiem zostaje to wynagrodzone, że może okazać jeszcze tyle serca, tyle ciepła, mając już własne doświadczenie i wychowując wnuczęta na wspaniałych przyszłych rodziców. No i może być tak, że to też będzie taki moment, kiedy rodzice mają świadomość, że nie byli na przykład kochani, tak? Czy o, my nie byliśmy kochani, a dziś doświadczamy, bo wracają do nas nasze dzieci, nas kochają, wnuki nas kochają, prawda? Jak gdyby to nie jest kwestia uzupełniania, tak, tych naczyń połączonych, ale to z pewnością jest ogromnie ważne i jest takim bodźcem, też motywem do właściwego spojrzenia też na swoje człowieczeństwo. Tak, do tego, żeby w takich sytuacjach niestety nie poddawać się takiej psychozie, nie popadać w jakieś lęki, smutki, tylko patrzeć pozytywnie, bo to jest tak, jak się mówi, kobieta przeżywa męki, bóle rodzenia, ale kiedy już dziecko przyjdzie na świat, to czuje się szczęśliwa. I tu często jest też tak, że ta nasza miłość rodzi się w trudnych warunkach, w bólach, w tej rodzinie naturalnej, ale później, kiedy mamy własną rodzinę, kiedy mamy możliwość patrzenia na rodziny własnych dzieci, to nam wynagradza wszystko to, co było naszym bólem osobistym. Księże profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Cześć Boże. Cześć Boże. Dziękuję też Państwu za bycie razem z nami, za podjęcie tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.